Witajcie na odcinku Same Quizy. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam coś bardzo zwykłego. Co byś ponieważ wolał? Pokazywaliśmy wam już różne rzeczy, na przykład o sporcie, o broni białej. O tym, jak bardzo jesteśmy żałośni. No właśnie. A tu tradycyjne, co byś wolał. Więc lecimy, nie przedłużajmy i zaczynamy. Co byś wolał? Napić się czyjegoś potu, napić się czyjejś śliny. Ja bym wybrał chyba to pierwsze. Ty, Miłosz? Ponieważ ślina jest gęsta, jakaś rzadka, a pot no... No, to ja też. Łyknęłoby się na raz, przebiło wodą czy coś. I jesteśmy w większości. O te 2% dziki. Co byś wolał? Żyć jak dzikie zwierzęta, spać w lesie, jeść co się upoluje. Być bezdomnym, spać w kartonie, jeść to, co się znajdzie w śmieciach. Tutaj ja bym chyba raczej wolał być chyba bezdomnym. Ja nie, bo no to... Ale wtedy... to są przygody, spać w lesie. Ale patrz, ale nie byłbyś zwierzętem, zwierzęciem, tylko żyć jak dzikie zwierzę. Czyli, że żyłbyś w lesie, spałbyś po ciemku w lesie, musiałbyś polować sam, jeść jakieś surowe mięcha. No bezdomnym być. Każdy bezdomny może znaleźć swoją drogę, na przykład, ponieważ pieniądze nie grają za dużej roli. Można mieć talent, zostać, być bezdomnym i zostać piłkarzem. Odsyłam was... Tak jak Pele! Odsyłam was na mój kanał Wojskowe Newsy TV, w którym pokazuję wam różnych piłkarzy, którzy właśnie żyli w takiej biedzie i nagle wpięli się na sam szczyt i teraz są potęgami piłki nożnej. Piotrek, powiem taką ciekawostkę. To być bezdomny. Pele na przykład był biedakiem i on grał w piłkę kokosem mlecznym i wypchaną skarpetą. No więc widzicie, są różne przypadki. Ronaldo też grał szmatkami, piłką szmacianą. A tutaj jak widać jesteśmy w 10%. Właszczykowskiego ojciec zabił jego matkę. No, ale teraz zobaczcie, ilu ludzi niedokładnie czyta pytania. Ponieważ założę się, że wielu z tych ludzi pomyślało, że być zwierzęciem. A tutaj jest żyć jak dzikie zwierzę, więc no nie wiem, o co chodzi z tymi 90%. Co byś wolał? Żyć szczęśliwie w miłości, w dostatku przez rok? Żyć w ubóstwie za marne pieniądze, bez miłości, w smutku przez 1000 lat? Ja przez jeden rok żyć szczęśliwie, żebym po prostu był szczęśliwy. I przez ten rok później być dobrym za swoich czasów życia, trafić tam, mam nadzieję, do nieba i dalej toczyć to życie. A żyć przez 1000 lat w ubóstwie i smutku, mało osób by to wolało. Co byś wolał podczas końca świata? Przeżyć jako jedyny, odbudowywać świat, umrzeć jako pierwszy w cierpieniu. Ja bym wolał, a nie no, ja bym odbudował świat. Przeżyć jako jedyny, odbudować świat. No nie, bo w tej... Ale jak? Jak jako jedyny odbudować świat? No. Jedyny byłbym na świecie. No tak, no ale odbudowały wszystkich oprócz ludzi. No właśnie. No ja też umrzeć jako pierwszy w cierpieniu. No, chyba niestety tak. Podczas końca świata wszyscy... Co byś wolał? Być człowiekiem, uciekać od zombie, żyć w apokaliptycznym świecie? Czy zostać zombie poprzez ugryzienie, czuć cały czas głód, jeść innych ludzi? Jezu. Być człowiekiem, uciekać od zombie, żyć w apokaliptycznym świecie. Ja to drugie. Apokaliptycznym, no. No, i 86% nas poparło. Co byś wolał? Już nigdy nie przeczytać książki, oglądać tylko filmy, bez możliwości dodania napisów. Chwilę, czekajcie, bo teraz się trochę zagapiłem, tylko przeczytałem pytanie i chwila. Już nigdy nie przeczytać książki, oglądać tylko filmy, bez możliwości dodania napisów. Już nigdy nie obejrzeć żadnego filmu, serialu. Ja chyba książkę. A ty? No ja też.
Co byś wolał? Żyć w wiecznej ciemności, nigdy nie użyć światła dziennego, żyć w wiecznym świetle. Słońce nigdy nie zachodzi. Oczywiście to drugie, chociaż światło? Noce by były głupie, ale oczywiście różne zasłony, tego typu rzeczy. Czyli ogólnie człowiek by się do tego przyzwyczaił. Ale namiot? Żyć w wiecznym świetle. No, ja wybieram odpowiedź drugą. Zdecydowanie. Ale pierwsza jest fajna, bo można o każdej godzinie robić wszystkim kawały. Cały czas by była noc. To nie za fajnie, nie? Co byś wolał? Mieć zdolności artystyczne, pięknie malować, być ścisłowcem, mieć matematykę w jednym palcu. Mieć matematykę w jednym palcu. No. Ja to pierwsze. Jej, 51% mnie poparło. Mnie 49. Być dziewczyną i pocałować dziewczynę, być chłopakiem i pocałować chłopaka. Lesba czy gej? Ja szczerze mówiąc, jeżeli powiedzmy, że to byłoby tak na chwilę, to wolałbym być dziewczyną. Ponieważ ja jestem chłopakiem, nie? To na chwilę poczułbym się tą dziewczyną, ale dalej czułbym się jak chłopak. To więc wiecie. No ale... Nie biorę być dziewczyną i pocałować dziewczynę. Ja bym wolał chłopaka, no bo... Ale wiesz... Dajmy na to, byłby to mój tata. Ale nie... Być chłopakiem i pocałować chłopaka. Ja to drugie, dziewczyną. Ale no na chwilę mógłbyś być dziewczyną, nie? No tylko na chwilę, no to wtedy tak. Ej. No i to jest już koniec tego odcinka. Co byś wolał? I my wam mówimy cześć, siemanko, to jak zawsze Drift Mobile i kolejny filmik z serii, same quizy. Elo.